Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski w kontrwywiadzie RMF, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Kiedy Anna Fotega obwieściła światu, że czuje się poraniona, poczuł się pan przez moment jak Nostradamus? Nie, no nie pretenduję do roli roli wieszcza, czy roli, roli proroka. Ale panu ale... pierwszym, który w tym studiu wzywał,by nie posyłać jej do Nowego no, Jorku. Tak, tak mi się wydawało, że to jest, tak powiem, pomysł bardzo dużego ryzyka. No i tak rzeczywiście na to wyszło. Nie mam satysfakcji, bo wolałbym, że Polska swoją politykę zagraniczną organizowała. Także narzędzia do niej w spokoju i bez tego rodzaju potknięć. Ale uważa pan, że Anna Fotyga rzeczywiście warta jest, no nieuniknionych w tej sytuacji wojen dyplomatycznych z prezydentem? Ja nie sądzę, że pan prezydent chciał, tak powiem, blokować powołanie wielu ambasadorów polskich na świecie. Ale pan tak mówi szczerze, czy raczej z nadzieją w głosie? Dlatego, że sam ma niedawne doświadczenie kiedy musiał zmienić stanowisko. Słynna sprawa pana Andrzeja Krawczyka, który wyjechał jako chargé d'affaires do Bratysławy, no po paru miesiącach pod presją sytuacji, a tą sytuacją była wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Bratysławie, no został ambasadorem. No ale nie wszędzie Więc... prezydent będzie jechał. <laughs> no, nie wszędzie. Wysyłanie wszędzie chargé może być bolesne. Tak, ale nie można się zgadzać też na taką sytuację, że iluś poważnych kandydatów na ambasadorów staje się zakładnikiem politycznym ze względu na panią Fotygę. Ale uważa pan, że w tej sytuacji rzeczywiście nie należy nawet dawać jakiegoś, jakiejś placówki pocieszenia, a nie Fotydy? Nie, placówki dyplomatyczne nie mogą być nagrodami pocieszenia. To są miejsca ciężkiej pracy i reprezentowania Polski, także polskiej polityki zagranicznej. Nawet gdyby to się Osoba, miało wysyłaniem, nie wysyłaniem ambasadorów? Nie ma, to wie pan, no przyjdą wybory prezydenckie, albo prezydent będzie gdzieś leciał, i to się wszystko zmieni. Więc ja bym z tego nie robił. Nigdy bym się nie godził na tego rodzaju ustępstwa. Aczkolwiek no, widać, że, że pan premier stara się maksymalnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom pana prezydenta i to jest jakaś wartość, bo to oczywiście stabilizuje politykę państwa polskiego, no, ale została według mnie przez panią fotygę przekroczona granica w sposób wyraźny pewnej, pewnego dopuszczalnego sugerowania, że jakby jest z innej rodziny politycznej, no, bo posunęła się do zapowiedzi de facto, że nie, nie uznaje obecnej polityki zagranicznej rządu. Panie Marszałku, są takie chwile, gdy żałuje Pan wprowadzenia Janusza Palikota do polskiej polityki? Wie Pan na razie, nie no, znaczy są chwile irytacji na Janusza Palikota. Ale żalu, żalu takiego nie, poczucia, dlatego... że gdyby Pan mógł cofnąć czas, to jednak by go Pan na te polowania nie zabierał i do polskiej polityki też nie wprowadzał? Wie pan Janusz Palikot jest, ma swoje własne miejsce i autonomiczną zupełnie pozycję w polityce. Nie jesteśmy braćmi zjawiskimi, jak pan pewnie to zauważył. Ja mam, Że zjawiskimi mus... to zauważyłem, daj, ale że braćmi je, je, politycznymi je, je, to, to też bym nie mógł chyba. Dyskutować. Też nie, aczkolwiek z Januszem, i muszę panu powiedzieć tak, że on ma za co go zawsze lubiłem, ceniłem, to jest to, że widać, że jemu zależy na jakichś sprawach. Nie tylko, to nie jest, nie traktuje kariery politycznej jako rzeczy dla siebie najważniejsze. Ale na niektórych mu zależy tak bardzo, że przekroczył granice śmieszności. Ale, i ale oczywiście, według mnie przekroczył już wielokrotnie granice dopuszczalnej. Ale jak krytyki. pan widzi ten spot, w którym platforma to palikot, a skoro platforma i palikot to małki, prostytucja i wibratory, też pan nie ma w sobie żalu? Żeby go pan ja, wprowadził? To nie jest ja, niewłaściwe słowo żal. Się mogę się irytować na Jarusza Palikota, bo uważam, że zachowuje się często w sposób taki, że szkodzi sobie i Platformie, aczkolwiek wielu ludziom się to podoba. Ale jeżeli pan o spoty mówi, to ja panu powiem, dla mnie uważam, że najlepszą formą odpowiedzi na spoty y, PiSu jest y, spot pana Szymana Majewskiego. Uważam, to jest ten poziom, ten poziom rozmowy politycznej, który wobec PiS, który PiS wybrał i trzeba mu odpowiadać takim samym, takim samymi zachowaniami, ale jednocześnie nie udając, że to jest debata polityczna. A wobec... jak pan słyszy, że paliko szykuje się na fotel szefa partii, to? No to myślę sobie, że po prostu chciał albo zadzwonić dziennikarza i dziennikarze kupili ten pomysł, albo chciał kogoś podrażnić. No, w, stan, w stan, w jakim wtedy o tym wszystkim mówił. Nie wiem, no ale, ale wierzy pan w to, że Schetyna rzeczywiście knuje przeciwko Palikotowi, że wszystko to, nie, co się dzieje nie, to jest... Proszę pana, no, sam Palikot tak sugeruje. Nie, no to właśnie była, według, według mnie, ja nie miałem okazji rozmawiać z Januszem Palikotem, no, według mnie trochę się drażnił z dziennikarzem, a dziennikarz to uwierzył. Pan mówi tak, Palikot jest pierwszy, ja pewnie będę następny, przed wyborami będzie wy Poskarżeń. I pan, że tak mówi ktoś, kto, kto wie, że coś się szykuje na jego głowę. Ja no oczywiście, my mamy jakieś informacje. Ale ma pan informacje Z że... sprawiedliwości, że krążą gdzieś, gdzie na przykład są usłużni dziennikarze, którzy się zajmują zbieraniem różnych haków, są całe instytucje. No mamy doświadczenie, wie pan, z poprzedniej kampanii. A czym ma zostać uderzony Bronisław Komorowski? Nie mam zielonego pojęcia. Ale pan wie, że czymś będzie uderzony? Nie, ja akurat takiej informacji nie mam, tylko znamy, mamy doświadczenie z sposobu postępowania PiSu w czasie poprzedniej A mówiąc te słowa, Po kolei były, at były ataki na różne osoby i teraz też tak samo będzie. To może pan być spokojny, nie wiem, czy to będzie Donald Tusk, czy będzie Schetyna, czy będzie Drzewiecki, czy będzie, nie wiemy, ktokolwiek inny, czy Bronisław Komorowski, to jest obojętne. Tylko widać wyraźnie, że PiS wrócił do starej taktyki, porzucił Taktykę miłości politycznej ogłaszanej przez Jarosława Kaczyńskiego parę miesięcy temu, i wrócił do polityki awanturii i agresji w stosunku do wybranych osób. Dziś pan jest bohaterem artykułu w Gazecie Polskiej. Zarzuty powiązania z Prokomem, polowania, wspólna willa wynajmowana kim? przez Krauzego. Z, z Prokomem? Z Prokomem, tak. Willa w, 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 w lasach Janowskich. A no pan widzi, no powiedziałem już jest. No widzi pan. Ale może pan wiedział, że ten artykuł nie, będzie? Nie, nie, jak nie wiedziałem, ale no, nie, pan jakoś tak się na ogół zaczyna. Dopóki PIS miał decydujący wpływ na, na media publiczne, zawsze było to jakaś niszowa gazetka coś napisała. Panie marszałku, no ale a potem się, szło to falą bardzo daleko. Odnosząc się do Meritum Gazeta sugeruje, że były polowania w willi należącej do, czy wynajmowanej przez Prokom, a potem były kontrakty zbrojeniowe dla Prokomu i firmy Autohit. Pan ma w tej sprawie czyste sumienie? Ale ja byłem czysty jak kryształ, proszę pana. Między innymi ja znam sprawę akurat dokładnie. Rzeczywiście bywałem w Wodosławowie i polowałem tylko tyle, że ci panowie nie wiedzą że osoba, która prowadziła, nie była właścicielem tego ośrodka jest ojcem mojej chrześniaczki. To jest po prostu, są powiązania rodzinne, a nie polityczne. No ale że powiązania no, rodzinne śmieszne, też mogą no. czasami owocować nie, Ja pana Krauze'ego ja na oczy nie widziałem. Wy to czy pan gazecie Polski proces? Nie wiem, przeczytam to, uważam, że nie warto gazetą polską się zajmować, bo to jest jak kompletna nisza, tak powiem, medialna, ale będzie... być może obejrzy to. A Rzeczpospolita przejpisze. pisze, będzie Komisja Konstytucyjna w Sejmie. Będzie rzeczywiście? Wie pan, zobaczymy. A czy jest pomysł jakąś zmianę konstytucji? Taki jest w, taka jest sugestia, propozycja lewicy, aby rozpocząć pracę nad zmianami w konstytucji od powołania takiej wielkiej komisji czy Rady Konstytucyjnej. Ja osobiście sądzę, że zawsze lepiej powoływać wielkie ciała z takim szumem, jeżeli jest już dogadany główny kierunek zmian w Konstytucji, albo przynajmniej jest jakieś porozumienie polityczne Czy, prezydencki, czy kanclerski prezydenckie, czy kanclerskie są jakieś na mętne idee? Inaczej tym. to, więc ja myślę, to, ja trochę widzę to, tą pracę od innego końca, od złapania najpierw ewentualnie porozumienia, czy w ogóle warto zająć się zmianami w Konstytucji, a dopiero potem uderzania w wielki dzwon komisji. Czyli ogłaszanie dzisiaj, że Komisja Konstytucyjna będzie stanowczo przedwczesna? To przedwczesne, aczkolwiek jest to projekt do rozważenia absolutnie. Marszałek Sejm, Bronisław Komorowski, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.